Gdy już myśleliśmy, że obecny rok nie może już nas zaskoczyć niczym gorszym niż pożary w Australii zabójstwo irańskiego generała, który niemal wywołało kolejną wojnę na Bliskim Wschodzie, czy też epidemię wirusa, który zamknął nas w domach i pewnie zbankrutuje nie jeden kraj, to jednak sierpień rozpoczął się z przytupem. Nie dalej niż trzy dni od jego rozpoczęcia Bejrutem, stolicą Libanu wstrząsnęła potężna eksplozja. Dementując od razu wiele splotek, należy zaznaczyć, że z pewnością nie był to wybuch bomby atomowej, co widać gołym okiem, jednak byłoby to na tyle, jeżeli chodzi o pozytywne wiadomości. Z informacji podanych przez instytucje rządowe i przekazanych dalej przez BBC, wynika, że w porcie doszło do detonacji 2750 ton azotanu amonu. Azotan amonu, zwany również saletrą amonową, jest częstym składnikiem nawozów sztucznych stosowanym w rolnictwie. Niestety, jak wiele rzeczy na świecie, ma również drugie zastosowanie – militarne. Otóż jest on stosowany do produkcji wielu materiałów wybuchowych. Nie do końca wiadomo skąd się tam znalazł. Część mediów podaje, że został skonfiskowany i magazynowany w porcie, inne natomiast, że został on do portu przemycony. W jaki sposób można niezauważenie przemycić prawie 3000 ton materiałów wybuchowych, nie wiem, ale prawdopodobnie jest to możliwe. Aby lepiej uświadomić Wam, jakie skutki ma eksplozja azotanu amonu, tutaj znajdują się zdjęcia z ataku na Oklahoma City w 1995 roku, przeprowadzonego przez dwóch ekstremistów amerykańskiego pochodzenia. W tej akcji użyto 2,5 tony azotanu amonu oraz innych chemikaliów. Jak widać, skutki są katastrofalne. Timothy McVeigh i Terry Nicholas poznali się w 1988 roku w Fort Benning podczas podstawowego szkolenia wojskowego. Oboje byli zainteresowani szeroko pojętym survivalem. Powodem ich złości i planu zemsty był sposób, w jaki FBI rozwiązało oblężenie Waco w stanie Teksas, gdzie kierowana przez Davida Koresha sekta zabarykodowała się w budynku. ATF czyli amerykańska agencja odpowiedzialna za kontrolę obrotu alkoholem, bronią i tytoniem chciała przeszukać siedzibę sekty w poszukiwaniu arsenału, który rzekomo się tam znajdował. Sekta nie wpuściła ich do środka i tak rozpoczęło się jedno z najdłuższych oblężeń przeprowadzonych przez służby na terenie USA. Trwało aż 51 dni. To jednak materiał na pełnometrażowy odcinek, więc jeżeli jesteście zainteresowani, napiszcie w komentarzu. Niezadowoleni z tego, w jaki sposób amerykańskie służby rozprawiły się z sektą Dawida, Timothy i Terry, postanowili się zemścić, wysadzając w powietrze budynek rządowy w centrum Oklahoma City. Jako środka wybuchowego użyli właśnie azotanu amonu, wypakowując w nim po brzegi samochód i parkując przed budynkiem. Skutki eksplozji 2,5 tony tego materiału możecie zobaczyć na zdjęciach. Kolejnym przykładem katastrofy spowodowanej wybuchem azotanu amonu był wypadek w Tianjin w Chinach. 12 sierpnia 2015 roku seria eksplozji wstrząsnęła miastem, zostawiając po sobie spustoszenie i 173 ofiary śmiertelne. Eksplodowało wtedy 800 ton azotanu amonu, a siła reakcji była porównywalna do wybuchu 336 ton TNT. Przekładając tę proporcję na wybuch w Bejrucie, możemy policzyć, że siła wybuchu to około 1150 ton TNT, czyli nieco ponad 1 kilotona. Dla porównania siła wybuchu bomby zrzuconej na Hiroshimę wynosiła około 15 kiloton, czyli kilkanaście razy więcej. Co ciekawe w 2012 roku tego właśnie związku chciał użyć nie kto inny jak krakowski docent Brunon K. do wysadzania polskiego sejmu. Polskie służby jednak w porę udaremniły akcję. Do pożaru w porcie miało dojść z powodu iskry powstałej na skutek błędu spawacza, który wykonywał prace zabezpieczające materiał przed kradzieżą. Niestety, pożaru nie udało się w porę opanować i teraz widzimy tego skutki. Jakby tego było mało, w efekcie eksplozji azotanu-amonu wydzielana jest para wodna oraz podtlenek azotu, szerzej znany jako gaz rozweselający. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że rok 2020 wreszcie się od nas odczepi, ponieważ nastają coraz ciekawsze czasy. Niestety, w chińskim znaczeniu tego słowa. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, jeżeli się podobało zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Do zobaczenia następnym razem, cześć.